poszłam do komunistów wtedy, kiedy myślałam, że jest koniec tej ideologii, że oni już odeszli na zawsze. I wydawało mi się, że zaczną wreszcie mówić, dlaczego przegrali. Że to będzie dla nich taki moment refleksji. Bo zawsze jak człowiek przegrywa, to dopiero wtedy zaczyna analizować swoją przeszłość, dlaczego przegrał. Wydawało mi się to bardzo interesujące, a przy tym ja w ogóle nie znałam tego środowiska. I zawsze się interesowałam historią, bardzo lubiłam historię i właściwie czytałam wszystko, co mi w rękę wpadnie, zwłaszcza z Polski współczesnej, ale to była taka historia nie od strony kuchni. Dymisja Jakuba Bermana. Jakuba Bermana! Ze stanowiska członka biura politycznego i wicepremiera to... najważniejsze wydarzenie w Polsce od czasów 20. zjazdu Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego. Towarzysz Jakub. Jak go nazywano w partii? Wraz z Bierutem i Nimcem tworzyli wszechwładny triumvirat. Byli wiernymi wykonawcami generalnych dyspozycji i rozkazów Stalina. Jego praca w partii polegała na czuwaniu nad czystością ideologiczną ruchu. To on miał nadzór nad... propagandą! Podlegały mu również sprawy... policji politycznej! Zdaniem aktywistów Berman, w tej samej mierze co Bierut, a może nawet i bardziej, był symbolem... stalinizmu! Bezwzględnego stalinowskiego posłuszeństwa! Jego rezygnacja została przyjęta w Polsce z radością. Niech pani siada. Dziękuję. Przyniosłem mandarynki. Dziękuję. Zacznijmy od początku. Stalin! Pan był Stalinem oczarowany. Stalin był uosobieniem zwycięstwa. Był nadzieją na przeobrażenia w Polsce. A dla mnie był człowiekiem, z którego imieniem na ustach szło do walki miliony ludzi i ginęli. Na Syberii także? Rozterki wewnętrzne. Naturalnie były. W obcowaniu z nim schodziły one jednak na dalszy plan. Dla nas dominujące było to, że Stalin był zwycięzcą. On zmiażdżył Hitlera potężną pięścią. Historia to doceni. Potrafił też być człowiekiem pełnym uroku, serdeczności, a nawet troskliwości. Pamiętam, kiedy wracaliśmy z urlopu na Krymie, to zawsze szczegółowo wypytywał. Jak było? Czy rodzinie się podobało? Drobne ludzkie rzeczy, które człowieka zawsze do siebie zbliżają. Kolacje zaczynały się zwykle o 10 wieczorem, tak? Tak, późnym wieczorem. Trwały do rana. Wspaniałe jedzenie i dużo dobrych trunków. Pamiętam pieczeń z niedźwiedzia. Znakomita. Pieczeń z niedźwiedzia, znakomita! Kto siedział przy Stalinie? No zawsze Bierut. Bierut? Ja trochę dalej, za Bierutem. Ja, czyli Berman. Mołotow. Mołotow. Stalin wznosił toasty, najpierw... za towarzysza Bieruta. Ura! Ura! Trochę serdeczniejsz. A potem... za
towarzysza Bermana. Ura! Ura! Potem Stalin nastawiał płyty, przeważnie z gruzińską muzyką. Strasznie ją lubił. No, miał też słabość do walca. Pamiętam, to chyba było w 43. Tańczyłem z Mołotowem. Chyba z Mołotową. Nie, z Mołotowem. Mołotowej wtedy nie było. Siedziała w łagrze. Tańczyłem z Mołotowem. Tego walca bardzo prostego, bo ja przecież nie mam pojęcia o tańcu. Ruszałem więc tylko nogami do rytmu. I jako kobieta? Tak, jako kobieta. Prowadził Mołotow. On nieźle zresztą tańczył. Próbowałem dotrzymać mu kroku, ale to było jednak z mojej strony błazeństwo. To nie był taniec! A Stalin z kim tańczył? Co Stalin? Stalin nie tańczył. Stalin kręcił patefon. Traktował to jako swój obywatelski obowiązek. Nigdy od niego nie odstępował. No tak. On nastawiał płyty. No i patrzył, tak. Tak na was? Tak, na nas, tak, patrzył. Ale patrzył. Na wesoło? Jak tak, co? Na wesoło? Nie, no, na wesoło, no tak, na wesoło. Z wewnętrznym napięciem. Tak. Nie bawił się pan naprawdę? Nie, pani, Stalin bawił się naprawdę. Dla nas to była okazja, by po cichu powiedzieć sobie rzeczy, których nie można było powiedzieć głośno. Wtedy w tańcu Mołotow ostrzegał mnie przed penetracją wrogich organizacji. Straszy? Nie, ostrzegał po koleżeńsku, no bo przecież on mnie do tego walca zaprosił. No milczałem, nic mu wtedy nie odpowiedziałem. A kobiety jakieś były? Żadnych. Żadnych. W otoczeniu Stalina nie spotykało się kobiet. Te sprawy załatwiano niesłychanie dyskretnie. Stalin troskliwie dbał, by na jego temat nie było żadnych plotek. Plotki są zawsze bardzo groźne. A Stalin to rozumiał. No i chciał pozostać nieskazitelny. Usługiwali żołnierze? Tak, ale były też kelnerki, zwyczajnie ubrane. Któregoś razu jedna niezbyt wysoka dziewczyna zatrzymała się przy nas, rozstawiając szklanki na herbatę. Siedzieliśmy w 3 osoby i nagle Stalin wybuchnął. Kto ona? Podsłuchuje! Ale ona została 1000 razy sprawdzona. Jest pewna pod każdym względem. Kelnerka w daczy Stalina. Patrzcie wam! Wie pani, po tym wybuchu nieufności przeżyłem wstrząs. Jakbym zobaczył Stalina w zupełnie innym wymiarze. Proszę pana, czy treść manifestu lipcowego była uzgadniana ze Stalinem? Oczywiście, naturalnie. Stalin był żywotnie zainteresowany rozwojem sytuacji w Polsce. A nam zależało na wyjaśnieniu wielu naszych stanowisk, które niekoniecznie musiały pokrywać się z ich doświadczeniami. Wie pani, oni żyli wspomnieniami swojej młodości. No, na przykład swój program reformy rolnej uważali za najlepszy wzór godny naśladowania. I długo się zastanawialiśmy, jak rozwiązać tę łamigłówkę. Staraliśmy się też oczywiście zyskać na czasie. Oni nam wtedy zawsze tłumaczyli, że niezrobienie w odpowiednim czasie reformy rolnej okaże się później ciężkim błędem. No, że będzie to godzić w państwowe interesy i jeżeli tę reformę opóźnimy, mówili, grubo i drogo za to zapłacicie. Grubo i drogo za to zapłacicie. Radzili po przyjacielsku, powodowani troską o nas oczywiście. Ale przecież głosowaliście, żeby Polska była samodzielna. A cóż to ma wspólnego z samodzielnością? Oni nam pomagali, nie? Nie ingerowali.
wewnętrzne sprawy. Oni podpowiadali nam. Przecież oni nie mogli wyskoczyć z własnej skóry. Ja pamiętam jeszcze, chyba w maju to było, w 43 roku, na pytanie tego dziennikarza, z New York Timesa, czy życzy sobie Polski silnej, niepodległej, to oświadczył, że... Że życzy sobie bezwarunkowo. Tak? Bo 3,5 roku wcześniej sobie nie życzył. A 31 października 39 roku Mołotow! Na posiedzeniu Najwyższego Sowietu! Przemawiał nie sam z siebie, jak pan zapewne wie lepiej ode mnie, ale za zgodą Stalina właśnie. Nic nie pozostało z tego poczwarnego bękarta traktatu wersalskiego, który istniał kosztem uciskanych narodów. Nie ma potrzeby udowadniać, że w chwili całkowitego upadku państwa polskiego rząd nasz musiał podać pomocną dłoń mieszkającym na terytorium zachodniej Ukrainy i zachodniej Białorusi, braciom Ukraińcom i Białorusinom. Tak też postąpił! Brawo! Ludność białoruska i ukraińska przywitała nasze wojska jako swoich wyzwolicieli spod ucisku polskich obszarników i kapitalistów! Brawo! Towarzysze, delegaci, wybory, które odbyły się w ciągu ostatnich dni do Zgromadzenia Ludowego Zachodniej Ukrainy i Zachodniej Białorusi, wykazały, że przynajmniej 9/10 ludności tych obwodów było już dawno przygotowanych do połączenia ze Związkiem Radzieckim. Wiemy wszyscy o uchwale zgromadzeń w Lwowie i Białymstoku, które świadczą o całkowitej jednomyślności wyborów ludowych! Zaraz. No, prawdą jest, że w 1942 roku i na początku 1943 lansowano koncepcję 17 Republiki. Ja byłem przeciw. Stalinowi przez cały czas zależało na jednym. By państwo polskie było mocno związane przyjaźnią i lojalnością ze Związkiem Radzieckim. Nie, Stalin nie obstawał kategorycznie przy koncepcji, że Polska ma być koniecznie częścią składową Związku Radzieckiego. Nie. I on wiedział, że to nie jest ani celowe, ani realne. Po Stalingradzie szala zwycięstwa przechyliła się na stronę Związku Radzieckiego i bezspornym stawał się fakt, że to on będzie dyktował warunki pokoju w Europie. My czuliśmy, że przed Polską pojawia się historyczna szansa. Szansa gruntownych przeobrażeń w jej kształcie i strukturze. Na jakich warunkach ją otrzymaliście? Co otrzymaliście, nie rozumiem. Więc na konkretach. Dlaczego Bierut? Bierut? Kiedy przyszedł do niego w Moskwie Mikołajczyk 7 sierpnia 1944 roku i poprosił o pomoc dla ginącej Warszawy. Pomoc dla ginącej Warszawy? Nic mu wtedy nie odpowiedział. A co miał odpowiedzieć? Stała wtedy sprawa wyboru celów. Czy czynić nadludzkie wysiłki, ściągać rozproszone wojska i ratować Warszawę? Czy pokrzyżować plany Churchilla,
który chciał wtargnąć na Bałkany i oderwać dla siebie połowę Europy. Ale panie, to zawiły splot. Nasze naciski o pomoc dla Warszawy nic by nie dały. Nic. Choćbyśmy stanęli na głowie, nic byśmy nie osiągnęli. Problem jednak w tym, widzi pan, że wyście nawet nie próbowali. Nawet nie próbowali! A z czego pani to wnioskuje? Bo tragedia powstania była dla Związku Radzieckiego, a więc i dla was, podwójnie korzystna. Podwójnie korzystna! Nie my przyczyniliśmy się do wywołania powstania, w którym zginęło 200 tysięcy ludzi. O jego wybuchu nie zostaliśmy nawet uprzedzeni. Uprzedzeni! My wiedzieliśmy, że musimy wygrać wojnę. Wygrać wojnę! Wiedzieliśmy też, że rola Stalina w ukształtowaniu granic po wojnie będzie dominująca. Dominująca! No i to wszystko chcieliśmy wykorzystać dla dobra kraju. Ale Wilno i Lwów już oddaliście. Czy pani nie może zrozumieć, że na inne niż Stalin proponował granice nie było szans? Nie było szans! Była! Na Lwów! James Burns, dyrektor mobilizacji wojennej Stanów Zjednoczonych 13 lutego 1945 roku, a więc dwa dni po zakończeniu konferencji jałtańskiej, gdzie sprawa Lwowa nie została jeszcze rozstrzygnięta, twierdził... Kwestia, kto otrzyma Lwów, nie została jeszcze definitywnie zdecydowana. A, to były tylko krótkotrwałe złudzenia. Były szanse jedynie na część Puszczy Białowieskiej i je wykorzystaliśmy! Bo żubry, jak wmawiał Stalinowi Osóbka Morawski... Żubry. Żubry nie są Polakami. Ani Białorusinami. Da. Prawdziwa anegdota. No tak, Stalina można czasami było wziąć humorem. A czym jeszcze? No wie pani, Stalin to naprawdę był dobry polityk. A my mieliśmy za zadanie, żeby przekonać go do pewnych naszych spraw. No, używaliśmy więc różnych argumentów. A nie sprytu? O, to też. To rzecz nieodzowna, kiedy stara się znaleźć odpowiednią drogę, prawda? Granice zaproponowane przez Stalina przyjęliście. No tak, tak. Trochę... Przeciągania było wokół Białostockiego, zajętego po 1939 roku. Stalin zresztą przy nim nie obstawał, ponieważ sytuacja narodowościowa była tam jasna. No i kwestia Łomżyńska też spowodowała trochę sporów. Drobnych. Szło o szczegóły demarkacyjne. A tak? Bo tereny rzeszowskie, gdzie był węzeł kolejowy i kilka rafinerii ropy naftowej, też oddaliście. Też oddaliście! Tak. Oddaliśmy. Tak, bo... Rosja chciała mieć tę ropę i my musieliśmy się zgodzić. Otrzymaliśmy zresztą jakąś rekompensatę terytorialną. Bez ropy. No, bez ropy. Ta ropa była trochę dęta. Tak jak ta w Karlinie. A jakie mieliście prawo dysponować polskimi ziemiami? Proszę pani, pani operuje fikcjami. Takie czy inne wizje można było sobie roić po I wojnie światowej. Zresztą też niezbyt szczęśliwie, jak to czynił ten wasz pan Piłsudski. Po drugiej wszystko legło w gruzach. Mity stały się absurdem. Nie prawo było ważne, a realia. Realne zaś było porozumienie Wielkiej Czwórki z Teheranu i Jalty. Oczywiście. Tylko widzi pan, problem polega na tym, że wyście oddali tę ziemię przed konferencją w Teheranie i przed konferencją w Jałcie. Wyście oddali je już w 1939 roku. I potem w żadnym momencie nie tylko nie wsparliście rządu polskiego w jego dramatycznych zabiegach o wywalczenie choćby kawałeczka więcej właśnie ze względów narodowościowych, ale wy mu
mówiąc eufemistycznie. W tym przeszkadzaliście! Przepraszam, ale pani bzdury plecie. Nasza zgoda czy niezgoda nie miała żadnego znaczenia. Szczególnie w przypadku ziem wschodnich. O utracie tych ziem zadecydował przebieg wojny. Więc wszelkie dyskusje o ich statusie w 1944 czy w 1945 roku byłyby ahistoryczne. Teraz nadszedł czas wielkiej batalii o granice na Odrze i Nysie Łużyckiej. Wielkiej batalii! Stalin ostro polemizował ze wszystkimi, którzy starali się te granice podważyć. We własnym interesie. Tak, tak, we własnym interesie. Tak. Oczywiście zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że Stalin, jak zresztą każdy rasowy polityk, będzie kierował się interesami własnego kraju. To oczywiste. Były one jednak zbieżne z naszymi interesami. No przecież nam też zależało na ziemiach zachodnich. Bardzo ostry spór o Szczecin z niemieckimi komunistami. Bardzo ostry. Zadecydowała wola Stalina. I linijka Trumana. Trumana! Nie wiem, może. Szczecin otrzymaliśmy my. Stalin potrafił czasami zadrwić sobie ze swoich rozmówców. A nie baliście się, że w następnej kolejności z was? Nie przychodziło nam to do głowy. Najważniejsze było, żeby na zachodzie uzyskać to, na czym nam najbardziej zależało, czyli najkorzystniejszą dla Polski granicę. W efekcie uzyskaliście to, że Polska, która wojnę wygrała, prawda, jest mniejsza od przedwojennej o 22%. Jest mniejsza od przedwojennej o 22%. A Niemcy, którzy wojnę przegrali, o 18%. O 18%. No, to są dość dowolne i wątpliwe kalkulacje, a nawet naiwne. No przecież otrzymaliśmy ziemie bogatsze. To, co zostawiliśmy na wschodzie, było dużo biedniejsze niż na zachodzie. Ileż wysiłku by kosztowało nas zbudowanie tylu fabryk? Ile przypadło nam na zachodzie? A ile z nich wywieziono do Związku Radzieckiego? Nie wiem. Jakieś szacunki oczywiście były. Wątpię też, by oddawały one rzeczywiste straty i zyski. Pędzono na przykład bydło z ziem odzyskanych i Niemiec. Zdychało ono po drodze, albo nasi zapobiegliwi chłopi na różne sposoby przekupywali wartowników, więc nie wiadomo w końcu, ile do siebie dopędzili. Takie są niestety prawa wojny. Protestowaliśmy jednak, co uważaliśmy za swoje główne zadanie, by nie dopuścić do wywózek zakładów. Nie jest tajemnicą, że Sowieci traktowali ziemie zachodnie jako swoje wojenne trofea. Uważali, że znajdujące się tam dobra są po niemieckie, więc nie nasze. Więc prawa do nich są bezsporne. Towarzysz Józef Stalin to niezłomny przyjaciel narodu polskiego. Stalin nigdy nie rzuca słów na wiatr. Rewolucja październikowa rozbiła doszczętnie carskie więzienie narodów i przyniosła wolność naszej ojczyźnie. 20 lat później nad Polską zawisło śmiertelne niebezpieczeństwo hitlerowskiego najazdu. Czy pomoc przyszła z zachodu, z Anglii i Francji? Nie. Tym, który pragnął przyjść Polsce z pomocą, ażeby ratować pokój i naszą niepodległość, był Stalin. Stalin nie rzuca słów na wiatr. Nadeszła katastrofa wrześniowa.
przyszło najgorsze nieszczęście, niewola hitlerowska. Skąd przyszło wybawienie? Kto pomógł nam zrzucić jarzmo faszyzmu? Pomógł nam Stalin. Kto dopomógł masom pracującym Polski rozgromić siły reakcji jaśniepańskich sługusów, mikołajczyków, angloamerykańskich agentów i utrwalić władzę robotniczo-chłopską? Towarzysz Józef Stalin. Władza nad ludnością polską do kogo należała? Oczywiście, że do nas. Naturalnie. W myśl zawartej ze Związkiem Radzieckim umowy wszelkie zarządzenia kierowane do ludności polskiej mogliśmy wydawać tylko my. I oni. Ale po wcześniejszym uzgodnieniu z nami ich treści. Na jakiej więc podstawie wywożono polskich obywateli do sowieckich łagrów? Proszę pani, Armia Czerwona, zgadza się, robiła wywózki, ale tylko we własnej obronie. I tylko podczas wojny. No, może jeszcze w tych pierwszych gorących miesiącach, tuż po zakończeniu wojny. Potem zaprzestała. Zdążyła jednak wywieźć 40 tysięcy. Zdążyła jednak wywieźć 40 tysięcy. Mego ojca także. Ale wrócił. Tak, wrócił. Po 3 latach. Mikołajczyk twierdził, że już... W lipcu 1944 roku delegacja KRN-u podpisała w Moskwie tajną umowę wyrażającą zgodę na aresztowanie Polaków podejrzanych, a więc praktycznie wszystkich, o przekonania antysowieckie i ich deportację do Rosji. Ja nic o tej umowie nie wiem. Nie przypuszczam, by w ogóle istniała. Żaden ślad nie zachował mi się w pamięci. Nie sądzę też, byśmy w ogóle mogli złożyć podpis pod tego rodzaju dokumentem. Proszę pani, my prowadziliśmy bardzo zdecydowaną akcję wydobycia tych aresztantów i sprowadzenia ich do Polski. A co mówił generał Sierow? Ja nie wiem. Nie wiem. Z Sierowem nie rozmawiałem. W ogóle go nigdy nie widziałem. Nie? Co innego twierdzi Stefan Korboński. Stefan Korboński w książce W imieniu Rzeczypospolitej tak opisywał Bermana. Doszła do mnie wersja rozmowy komunisty numer 1 Jakuba Bermana z generałem NKWD Malinowem, czyli Sierowem. Gdy Berman starał się go przekonać, że... Leżałoby w interesie uspokojenia kraju, by żołnierze AK byli przysyłani z Rosji, chociażby do obozów w Polsce. Ten zamknął mu usta groźbą. Dziwię się, towarzyszu Berman, że wy upominacie się o ludzi, którzy na pewno nie przyczynią się do budowy demokracji w Polsce. Lecz przeciwnie, będą jej przeszkadzali. Zresztą oni są w obozach. W dobrych warunkach. Jeżeli chcecie, to możecie to sami na miejscu sprawdzić. Po tej niedwuznacznej aluzji Berman nabrał wody w usta i więcej do tego tematu nie wracał. Może to są wymysły Korbońskiego. Nie znałem Sierowa. A, być może. Jest to trawestacja mojej późniejszej rozmowy z Lebediewem, ówczesnym ambasadorem Związku Radzieckiego w Polsce. Tłumaczyłem mu, iż z punktu widzenia naszych interesów politycznych chcemy mieć wszystkich Polaków w kraju. Musieliby tu przejść naturalnie więzienia i dopiero potem zaczęlibyśmy ich stopniowo wypuszczać. O żadnych jednak obozach nie wspominałem i nikt mi nie proponowałbym gdziekolwiek jechał. Wszystko to bzdury. I nikt panu nie groził? Nie, nie trzeba przesadzać. I nie bał się pan? Nie. Znaczy godziliście się, by polskich obywateli więziono w Związku Radzieckim? By polskich obywateli więziono w Związku Radzieckim! Proszę pani, nasza zgoda czy niezgoda nie miała żadnego znaczenia. Żadnego. Oni bowiem wszyscy,
ze Stalinem na czele. Uważali, że nas trzeba chronić, ratować, nam trzeba pomagać, bo my przez głupotę żądamy czy prosimy o odesłanie nam tych atowców, którzy chcą nas mordować. Taki był pogląd wodza. A przekonywanie Stalina do zmiany poglądu nie miałoby żadnego sensu. W marcu 1945 roku na przedmieścia Warszawy, które nie były terenem przyfrontowym, zostali podstępnie zwabieni przywódcy Polski podziemnej. Przez półtora miesiąca władze radzieckie, jak zwykle czynią w takich wypadkach, zaprzeczały, by cokolwiek wiedziały o ich losie. Spod warszawskich Włoch przewieziono wszystkich pod osłoną samochodu pancernego na lotnisko na Okęciu. Po przymusowym lądowaniu w zaśnieżonym polu w pobliżu miasta Iwanowo-Wozniesieńsk przewieziono wszystkich pociągiem do Moskwy. Tam zaś z dworca wyruszono limuzynami. Zatrzymano się przed wielkim, wspaniałym budynkiem. Do jakiego pięknego hotelu przywieźli nas? Dziwił się na głos jeden z delegatów. Tym pięknym hotelem była główna siedziba NKWD. Na Łubiance! Ich aresztowaniem też byliśmy zaskoczeni. A nawet w jakimś sensie wstrząśnięci. Kolidowało to z naszymi planami politycznymi, jakie mieliśmy wobec partii prolondyńskich. Aresztowanie 16 uderzało w sedno tych rokowań. Wywołało ujemne echo w całym kraju oraz zahamowało wszelkie próby doprowadzenia do jakiegoś pojednania z innymi partiami, czy choćby wyrwania poszczególnych jednostek na pozycje bardziej w stosunku do nas lojalne czy prosowieckie. Byliście w szoku? No, postanowiliśmy zaprotestować. Zaprotestować! We czwórkę. Bierut, Minc, Gomułka i ja. Zredagowaliśmy szyfrówkę do Moskwy, którą ja tłumaczyłem, bo najlepiej znałem rosyjski. Napisałem, że... Zatrzymanie 16 utrudnia nam dalszą pracę nad rozszerzeniem bazy naszych zwolenników. Przez co może nam wyrządzić ogromną szkodę. Pisałem naturalnie bardzo ostrożnie, owijając w bawełnę. A to dlaczego? No, przecież nie miałem żadnych informacji co do stawianych im zarzutów. Proszę pana. Czy jakiekolwiek informacje mogą być podstawą, by polskich obywateli za ewentualne przestępstwa popełnione w Polsce stawiano przed sądem radzieckim? Proszę pani, pani teoretycznie ma rację, ale pani operuje pojęciami z czasów pokoju. Przecież toczyła się wojna. Trwały ostre działania wojenne. A na wojnie jak na wojnie giną ludzie. Na wojnie nawet za pozory szpiegostwa rozstrzeliwuje się w ciągu 24 godzin. Bez gadania. Rozstrzeliwuje się po obu stronach w ciągu 24 godzin. Bez gadania! Nie. Armia brytyjska i amerykańska, choć też prowadziły wojnę, nie aresztowały i nie zabijały w wyzwolonych przez siebie krajach bohaterów ruchu oporu. Na to nie wyraziliśmy zgody. Na to nie wyraziliśmy zgody. Aha! I oni wywozili bez porozumienia z nami. Aha! Widocznie mieli swoje decyzje, swój plan. Aha! Na naszą szyfrówkę też nie odpowiedzieli. Problem jednak w tym, widzi pan, że Bierut, kiedy Mikołajczyk w lipcu 45 roku w Moskwie w trakcie ich trwania procesu zwrócił się do niego z prośbą o interwencję, twierdził, że... To rozzłościłoby Stalina. Zresztą my tych ludzi nie potrzebujemy teraz w Polsce. Ja nie mam zaufania co do relacji Mikołajczyka. On zawsze starał się być zagrożeniem dla nas.
On był zainteresowany tym, żeby pokazać nas w jak najgorszym świetle. Ja nie wiem, czy Bierut tak powiedział, a nawet jeżeli użył takich słów, to ważne z jakim zabarwieniem, z jaką intonacją to wypowiedział. No przecież pani doskonale wie, że nawet akcent może zmienić sens wypowiedzi. Oczywiście, ale mogliście, podpisując 21 kwietnia 1945 roku traktat o przyjaźni, wzajemnej pomocy i powojennej współpracy ze Związkiem Radzieckim, który miał dać gwarancję niepodległości nowej, demokratycznej Polski, wstawić klauzulę o zwolnieniu wszystkich Polaków z sowieckich więzień i łagrów, prawda? Przecież w traktacie nie chodziło ani o nas, ani o Związek Radziecki. To był kompromis sił antyhitlerowskiej koalicji. Przepraszam bardzo. Ja nie wiem, do czego pani zmierza? Do tego, że przynosiliście temu narodowi kolejną klęskę. Kolejną klęskę! Pani mówi nieprawdę. My przynosiliśmy jemu wyzwolenie! Tak? Tak. Właśnie tak. My nie przychodziliśmy do tego kraju jako okupanci. Po tych wszystkich nieszczęściach, jakie spadły na nasz kraj, to my przynieśliśmy mu ostateczne zwycięstwo. No bo kto? My w końcu tych Niemców z tych ziem wyrzuciliśmy, prawda? A to coś znaczy. Ten kraj trzeba było uruchomić, natchnąć życiem. Nasze nadzieje związane były z nowym modelem Polski. Modelem, który nie miał precedensu historycznego, który był jedyną szansą, jaka nadarzyła się w naszej tysiącletniej historii i który my postanowiliśmy wykorzystać, wygrać w 100%. I udało się. Musiało się udać. Za nami stała racja historyczna. Historyczna! Konkretnie Armia Czerwona i NKWD. Armia Czerwona i NKWD. Naturalnie może pani twierdzić, że Armia Czerwona sprzyjała komunistom, tak sprzyjała. Może pani też nam zarzucać, że stanowiliśmy mniejszość. Tak, stanowiliśmy. Stanowiliśmy. No i co z tego? No i co z tego? Co z tego wynika? Nic z tego nie wynika. No bo komu mieliśmy oddać władzę? Komu? Mikołajczykowi? A może tym jeszcze bardziej na prawo od Mikołajczyka? No, a pani zapewne odpowie, że tak, że to byłoby uszanowanie demokracji. Może, może. Tylko proszę się zastanowić, komu wtedy była potrzebna taka demokracja. A może to nas chcielibyście widzieć takimi ultrademokratami, takimi dżentelmenami. Zdjąć cylindry z głów, uśmiechnąć się, ukłonić, przepraszamy, dziękujemy, wojna się skończyła, jesteśmy strasznie zmęczeni. Idziemy odpocząć. Bądźcie tak uprzejmi, weźcie sobie władzę. No. Co no? Co no? Co no? Dlaczego pani mówi no? Bo tak powinniście zrobić, właśnie tak. Właśnie tak! Proszę pani, ja nie chcę używać brzydkich słów.
ale trzeba nas bardzo nienawidzić. Trzeba nas nie lubić. Trzeba być głuchym i ślepym, żeby nie widzieć, że to my, polscy komuniści, uratowaliśmy Polskę przed najgorszym. My, polscy komuniści, uratowaliśmy Polskę przed najgorszym! A Mikołajczykowi od... ja bym dał dwoje z geografii! I historii! Wystarczyło spojrzeć na mapę. Zobaczyć, gdzie leży Polska. Od czego zależą jej losy. W takiej czy innej koniunkturze. W takim czy innym układzie sił. Nie, do Mikołajczyka nie docierało, że Stalin musi mieć Polskę bezpieczną. Bezpieczną! Taką, która nie będzie brykać. A więc w pewnym sensie podporządkowaną. Wy im to gwarantowaliście. I nie mogliście oszukać. Kogo oszukać? Związek Radziecki. A dlaczego mielibyśmy ich oszukiwać? Żeby nie oszukiwać nas! Nikogo nie chcieliśmy oszukiwać. Nie chcieliśmy oszukiwać! Informacje z kraju. W całym kraju trwają uroczyste obchody 70. rocznicy urodzin wielkiego wodza rewolucji październikowej Józefa Stalina. W telegramach przesyłanych z Polski na ręce towarzysza Stalina naród polski wyraża swoją głęboką wdzięczność i najwyższe uznanie dla twórczego dorobku wodza rewolucji. W depeszach czytamy. Zasługi towarzysza Stalina w dziele wskrzeszenia Polski, jak i zabezpieczenia jej rozkwitu są wiekopomne. Dlatego towarzysz Stalin otoczony jest tak głęboką czcią i miłością przez wszystkich ludzi pracy w Polsce. Rok 1949. Partia jest wszędzie, w żłobkach, fabrykach, szpitalach, nawet w zakładach pogrzebowych. Nastał więc czas, w którym niezagrożona wewnętrznie partia mogła poprzez swoją kierowniczą trójkę Bierut, Berman, Mintz budować Polskę socjalistyczną, prawda? Nie, to jest, proszę pani, fałszywy obraz całości. Po plenum czujnościowym w listopadzie 49 roku wydalono z Komitetu Centralnego Gomułkę, Spychalskiego i Kliszkę. Nastał okres trudnych, skomplikowanych procesów rozwojowych, trwający do 53 roku, a więc... Jop twoją mać! Pho! Do śmierci Stalina. Śmierci Stalina? Śmierci Stalina! Śmierci Stalina! Ten czas nie był jednak, jak to się dzisiaj usiłuje przedstawić, jedną czarną plamą. Wcale nie. Nie twierdzę, że wszystko, co robiliśmy, było słuszne. Nie przeczę, że nie ustrzegliśmy się błędów. Nie neguję też przypuszczeń, iż mogliśmy ich uniknąć. Nie w nich jednak tkwi sedno spraw. Nie należy więc przedstawiać tego okresu jako fatalnego, gdzie wszystko szło pod przymusem, było popychane. Nieprawda! Tak nie było! To były także lata wielkiej nadziei na lepszą Polskę. I lata niesłychanych zrywów, etnicznych.
jaki procent dochodu narodowego szedł na zbrojenie? Proszę? Proszę pana, jaki procent dochodu narodowego szedł na zbrojenie? Nie wiem, nie wiem. Nie pamiętam liczb. Chyba dużo, bardzo dużo. Może 15%, może więcej. Nie pamiętam. Proszę pani, przyjaciele mówili... Zresztą... Jak jesteście wspólnikami, to się nie uchylajcie. No jak tu polemizować z taką prawdą? Albo jest się wspólnikiem, albo nie. Przecież nie byliście nawet w założeniu. Po śmierci Stalina ta suwerenność stała się rzeczywiście mocniejsza, pełniejsza. Chociaż za życia wodza też staraliśmy się zapewnić Polsce jak największą samodzielność. Na tym polegała polska droga do socjalizmu. Tak ją rozumieliśmy. Przecież nie zapewniliście suwerenności. Nieprawda, nieprawda. Co zaczęło się dziać? Ameryka! Ameryka postanowiła całą Europę zagarnąć dla siebie i stać się dominującym czynnikiem w Europie. Ona chciała inwestować w Europę. Stąd plan Marshalla, by ją od siebie uzależnić. Dążyła do tego, by nas oraz inne kraje bloku wschodniego oderwać od Związku Radzieckiego. No, takie były prawdziwe intencje Ameryki. A na to nie mogliśmy się zgodzić. Skończyłoby się to dla nas katastrofą z państwowego punktu widzenia. Nie mówię o ideologicznym. Oderwanie od Związku Radzieckiego oznaczałoby przecież utratę ziem odzyskanych. Tak, tak. Polska stałaby się księstwem warszawskim. Tak, tak. Księstwem warszawskim. Innej perspektywy nie widzę. A te ziemie zachodnie kto miał zabrać? Ameryka? Niemcy! Niemcy. Niemcy. Przecież Ameryka wszystko postawiła na Niemcy. Nie daj Bóg, żeby Ameryce udało się kiedyś Niemcy połączyć. Powstałby znowu kraj drapieżny, groźniejszy od obecnego. Przecież całe te strategie Adenauerów nakierowane są na to, żeby w sprzyjającym momencie ziemie zachodnie Polsce odebrać. Choćby na prośbę tych na Śląsku. I tak być może. Tak być może. To jest bardzo poważne zagrożenie. No bo proszę na tę sprawę spojrzeć z innego punktu widzenia. Tyle lat po wojnie Wilno i Lwów wciąż są bliskie sercu polskiego społeczeństwa. Bardzo bliskie. A więc jak żywa musi być tęsknota do naszych ziem zachodnich w Niemczech. Przecież na tych ziemiach Niemcy też mieszkali en masse. Miliony, miliony Niemców. Tam się urodzili, tam wychowali, tam żyli. No więc co? Dla świętego spokoju? Dla uśmiechu? Satysfakcji jakiegoś polityka? Mieliby z tej tęsknoty za utraconym domem zrezygnować? Nie, proszę pani. Niemcy w sprzyjającym dla nich momencie o tę ziemię się upomną. I nic nie dostaniemy w zamian. Chyba że poprosimy Niemcy, żeby uderzyli na Związek Radziecki, żeby ten z kolei przywrócił nam Wilno i Lwów. Też zmienione narodowościowo. I co zostałoby z Polski? No właśnie, właśnie. Co zostałoby z Polski? Księstwo warszawskie.
Naszym atutem stał się nowy kształt Polski. Wy tego niestety, z bólem to mówię, niestety nie rozumiecie. No bo kiedy dotrze do was, nie mówię o tych o tym marginesie waszego narodu. Ja mam na myśli was, światłych, mądrych, troskliwych, rozumnych, racjonalnie myślących, polskich inteligentach. Kiedy to wreszcie do was dotrze, że gdyby nie my, Polska stałaby się księstwem warszawskim. Kadłubkiem, skrawkiem, nędznym państewkiem środkowoeuropejskim, albo nie byłoby jej wcale. Tak, naszym atutem stał się nowy kształt Polski! Informacje z kraju. Biuro Polityczne Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej uznało szczególną odpowiedzialność za dopuszczenie do wypaczeń w pracy organów bezpieczeństwa ze strony towarzysza Jakuba Bermana, który sprawował przez dłuższy okres czasu bezpośredni nadzór nad pracą tych organów. W związku z tym towarzysz Jakub Berman złożył rezygnację ze stanowiska członka Biura Politycznego. Biuro Polityczne przyjęło rezygnację towarzysza Bermana i zwróciło się do plenum Komitetu Centralnego Partii o zatwierdzenie tej uchwały. Skreślili zdanie, przeciwstawiał się różnym wypaczeniom. Skreślili zdanie, przeciwstawiał się różnym wypaczeniom. Przez 10 lat był pan drugą po Bierucie osobą w PRL-u. Mózgiem partii. Jej najwyższym autorytetem. Potem został pan oskarżony o... Najcięższe zbrodnie i zdrady. 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 Jakie człowiek może popełnić? Na koniec pana skreślono. Nawet w encyklopedii powszechnej. To normalne. Normalne. Wyklęty, więc go nie ma. Kiedy byłem u władzy, umieszczali mnie nawet w radzieckiej. Potem jednak skreślili. Oni zawsze manipulowali historią. A ci ulegają temu samemu. W dotyczącej mnie uchwale znalazła się klauzula, że w okresie 3 lat po wydaleniu mogę się zwrócić o przywrócenie praw partyjnych. Uchwyciłem się jej i zwracałem się 2 razy. I Gomułka 2 razy odpowiadał, że czas jeszcze nie dojrzał. W grudniu 1983 roku Jakub Berman decyzją Rady Państwa odznaczony został w Sejmie medalem Krajowej Rady Narodowej. Medalem? Dziękuję pani. Ja zauważyłem, że pojawił się między nami taki wzajemny, osobliwy szacunek. Dziękuję pani. Szacunek przekraczający pani zawziętość i mój protekcjonalizm. I jeszcze dziękuję pani za to, że pani ciągle przypominała mi, że w Polsce Żyda Bermana się nienawidzi.
Ale to, co robiłem, nie robiłem, aby być kochanym. W końcu... To była rewolucja, a nie herbatka popołudniowa. A, dziękuję pani. Może jeszcze coś przeczytam. Jestem Polakiem, bo tak mi się podoba. To moja osobista sprawa. Nie mam zamiaru wyjaśniać jej, tłumaczyć, uzasadniać. Nie dzielę Polaków, Żydów na rodowitych i nierodowitych. Zostawiam to rodowitym i nierodowitym rasistom. Dzielę Polaków, Żydów, wszystkie inne narody na mądrych i głupich, na uczciwych i złodziei, na inteligentnych i tępych, na krzywdzonych i krzywdzących. Być Polakiem, Żydem, to ani przywilej, ani zaszczyt, ani chluba. To tak jak z oddychaniem. Ja nie spotkałem jeszcze człowieka, który by powiedział, że jest dumny z tego, że oddycha. Zaczęliśmy rozmawiać w stanie wojennym. Zmarł kilka miesięcy później w trakcie autoryzacji mojego wywiadu.